Siemano widzowie, witam w kolejnym odcinku, oczywiście na Kidowicach, nasze kochane Kidowicach, a to ja razem z moimi super swagerskimi okularami na Kidowicach oczywiście. Dzień dobry, widzowie, dzisiaj niesamowity plan, nie uwierzycie, co postanowiłem, że musimy w końcu zrobić. Jak widzicie, ja totalnie nie posiadam elytry, a Dawid, Weronika i Szymon posiadają. Ja i moja siostra nie posiadamy elytry. Przyszedł ten dzień, w którym zdobędziemy elytrę i w którym nauczę moją siostrę na niej latać. To może być naprawdę mega śmieszny odcinek, ponieważ podejrzewam, że ona totalnie tego nie będzie potrafiła zrobić. Zobaczymy, jak jej to oczywiście pójdzie. Ja zaraz po nią pójdę. Jak widzicie, mam przygotowane już fajerwerki, mam przygotowane oczy Endu, ponieważ tam będziemy musieli pójść, żeby tą elytrę znaleźć. Halo, co ty tu, kolego, robisz? Halo, co to za włamanie tutaj do mojej hacjenty? Ty, no nie, no ja muszę go stąd... Czekaj, czy ty masz jakiś plecak? Masz w sumie plecak jakiś, czekaj, ja bym zrobił taką akcję, pyk. Ajaj, pyk. A nie mogę ci do plecaka zajrzeć. O, co jest? Biją mnie, lamy mnie biją, bo chciałem go okraść. Dobra, trudno, wariacie, tutaj nie ma dla ciebie miejsca. Niestety, ale musisz zostać zneutralizowany, tak samo wy, lamy, musicie zostać zneutralizowane. Nie ma tutaj miejsca dla was, niestety. Dobra, zróbmy tak, odłóżmy sobie tutaj do tej skrzynki na syf to. Dobra, może jest... O, czekajcie, jeszcze jedną rzecz, bardzo ważną rzecz. Czekajcie, odłóżmy sobie kitcoiny, bo kitcoiny mi się nie przydadzą na tą wyprawę, możemy je tylko stracić. A, i to możemy zabrać. No tak, bo zawsze warto mieć coś ze sobą. Czy te okulary sobie teraz potrzebne? Okulary nie są potrzebne na tą wyprawę, odłóżmy je sobie tutaj, niech one przetrwają tą podróż ciężką. Jakże niesłychanie. Dobra, lecimy po moją siostrę, zobaczymy. Pójdziemy z nią, zobaczymy jej reakcję na tą naszą wyprawę. Halo, puk. O, hej. siemano, ty uznasz tego psa, żeby on se siedział w miejscu. Dobra, ale nie, żeby patrz, tak w ogóle ganiał. Przyszedł mi wieśmak jakiś mały Jak on się nazywał? Przyszedł mi wieśmak. No to fajnie, to jak ten przyszedł wieśmak, trzeba go zjeść. Villager, wieśniak. Wieśniak. Nie bij małego! Zostaw go! Dobra, już se pobiegł, se wybiegł z twojego domu. Nie zaakceptowałeś go, nie, to może wybiegł. Nie, wszedł. A, wszedł z powrotem. No to zostaw go, to będzie twój syn to będzie. Dobra. Dobra, słuchaj, dzisiaj ważna wyprawa, ponieważ dzisiaj wyruszymy na zbiory. Dzisiaj zbierzemy elytrę. Musisz uważać, bo dzisiaj jest ryzyko, można zginąć. Jesteś gotowa? Fajnie, no dobra. Dobra, no to zapraszam za mną. Słuchaj, ja mam tutaj takie coś, oczy Endu. One nas zaprowadzą do tego miejsca, w którym jest End. Więc uwaga, użyjmy go i sprawdźmy, w którą stronę nam oko wskaże, że mamy iść. Uwaga, pyk! W tamtą stronę trzeba iść. Dobra, idziemy w tamtą stronę w takim razie. Bierzemy to oko, bo ono wypadnie. Pyk! Nie, tam na górę. Musimy wyjść poza Kidowice, ponieważ całkiem możliwe, że ten nasz kochany End, no niestety, troszkę będzie stąd, bo wydaje mi się, że on daleko. Raczej... No, wiesz, może tak trzeba będzie pewnie przejść z 1000 kratek w jedną stronę, więc... No widzowie, my nie będziemy przedłużać tym, prawda, nudnym spacerem, widzimy się, jak będziemy w Strongholdzie. Dobra, widzowie, tutaj kula wskazuje nam dół, tu kula wskazuje, no, że mamy iść na dół, o, idę dokładnie tutaj. W tamtą stronę. O nie, czekaj, nie idź jeszcze, bo ja straciłem kulę. Straciłem kulę, ale chyba nie będzie nam potrzebna, bo już to jest chyba otwarte, bo tu jest zrobione zejście, bo już kiedyś Dawid tutaj był. O nie, ta kula nam znikła. Nie widzę, taka fajna. Dobra, trudno, straciliśmy jedną kulę, ale chyba nam nie będzie już potrzebna. Dobra, lecimy, schodzimy na dół, bo tutaj jest zejście do Strongholda już na pewno. No niestety, straciliśmy 3 kule tą naszą wyprawą, ale to nie ma źle. Odzyskamy je sobie kiedy indziej. Dobra, czekaj, jeszcze niżej. To będzie twój pierwszy raz w tym Strongholdzie chyba, nie? Bo no, tu nigdy tak ogólnie nie byłaś. Nie patrz, byłam. Zrobiliśmy achievement, pierwszy raz nasz tutaj. Dobra, musimy znaleźć portal teraz, wiesz? Więc szukaj... Gdzieś jest? łatwo, znaleziony. już zrobili, przekopali tu na niego, no. Czekaj, jeszcze nie wchodź tam, chodź do mnie. Dobra. Musimy zrobić taką akcję, że zapraszam tutaj, musimy to pozwiedzać, bo wydaje mi się, że mogą tutaj być pewne smakołyki, które ktoś zostawił i... O, dobra, tutaj jest masa zombiaków, trzeba je się pozbyć. Dostałem torbę z czapką, chcesz czapkę? Patrz, to jest dla ciebie czapka. Tak. Załóż tą czapkę. Idealna dla mnie, ty masz podobną. Biją nas, dobra, tu. A w ogóle... Mi nie widać czapek, ja mam założoną. Nie, bo tam masz taką kropkę, widzisz, jak założysz tą czapkę tam, gdzie możesz... Tam jest taka kropka, musisz ją kliknąć. O, teraz widać. Dobra. O, ja będę miał taką. Dobra, jestem... koń Krzysiu. Dobra, no nie, dobra, chodź, nie zwiedzamy tego, lecimy stąd. Bo to jakby, oni już to pewnie przerobili, też tu widzę, że jest masa pochodni, pewnie już to wszystko pozwiedzali. Idziemy w takim razie do tego portalu, trzeba lecieć tam zwiedzać End, bo w Endzie będą się działy cyrki. Dobra, jesteś gotowa? Gdzie ty jesteś? A tam, no dobra, idę, musiałem jeszcze zejść, dobra, 3, 4. Poszli, pękli, dobra. The End, mamy kolejny achievement, dostanie się do Endu, świetnie, zapraszam tutaj. Na szczęście nie musimy pokonywać smoka, bo już oni go pokonali. Oj, tu jest, nie patrzcie na te czarne stworki, nie patrzcie na nie, bo cię zaatakują.
Dobra, to będzie one, cudna one, trochę. One nie są agresywne, póki się na nie nie spojrzysz. Jak się na nie spojrzysz, to jest koniec. Dobra, czekaj, tego strącę może. Dobra, strąciłem go. Okej. Okay. Dobra, tu powoli, żeby się spadło, bo jak spadniesz, to... Już spadłam. Już myślałem, że faktycznie spadłaś. Dobra, tu nie można spać, bo jak spadniesz, to jest koniec. To jest... Naprawdę? To już teraz się boję. O nie! A będziesz zdenerwowany, jak spadnę? Bardzo będę zdenerwowany. Czekaj, bo my musimy zdobyć troszkę drewna. Tu jest strasznie mało tego drewna. Czy ja go tak zdobędę? Czekaj. Dobra, i raz. Bo oni zabrali te klapy stąd. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nie zabrałem. No co robisz? Nie! 7, 8. Zejdź, stań tu, o to dokładnie. Dobra, zabrałem to. I tu, teraz trzeba będzie zrobić, czekaj. Kurczę, niebezpieczne, czekaj, muszę zejść niżej troszkę i tutaj zabrać jakiś blok. Kombinujesz? Kombinuję, bo potrzebuję bloki, bo musimy zrobić... Dobra, zabiorę to w ten sposób. Bo to jest zrobione takie schodki, więc będzie to trochę krótsze, ale muszę to zabrać, bo inaczej my tam nie wejdziemy. Bo musimy się tak jakby położyć na półpłytce. Tak jakby. Okej. Okay. Dobra, robimy tak. Okej, okay, jesteś... Uwaga, i teraz robię tak. Robię crafting. Tu robię to. Dobra, i teraz uwaga. O nie, dwie postawiłem. Potrzebujemy jedną na powrót. Dobra, uwaga, jesteś gotowa? Stań tutaj w tym. Tu? Stań tu. No. I uwaga. I wejdź w ten portal. Dobra. Dobra, jestem. Dobra, ja też wbiłem. Dobra, jesteśmy teraz w End City. Dobra. Teraz zapraszam tutaj. Musimy iść i... Nie patrz się na nich, bo to skutkuje... Skutkuje prawdopodobnie śmiercią. O nie, my nie mamy totalnie bloków do... O nie, co jest grane? Jak oni tam przeszli? Oni pewnie mieli zwykłe... Co to jest za stwór? Pokaż. Co to są za stwory latające? Cofaj się. Nie wiem, co to jest. Dobra, musimy zdobyć trochę bloków. Musimy zdobyć trochę bloków, więc muszę skopać tego, żebyśmy się mogli tam przedostać jakoś. Dobra, to jest tutaj, no, tu jest teraz, to są niezłe jaja. Bo jak zdobędziemy elytry, to już łatwo nam się będzie tutaj przemieszczać, tym bardziej, że wziąłem te fajerwerki. Ale póki nie mamy tych elytr, to jest tutaj, no, ciężko. Ale raczej nie zginiemy. Trzymaj shifta ciągle najlepiej, wiesz? Wtedy jakby kłócasz i... się wolno idzie. No tak, ale lepiej iść wolno niż szybko spaść. Jak żółw jakiś. Dobra, czekaj, tu. Kurczę, oni użyli tam elytr. Na 100% tam użyli elytr. Spojrzałem na Endermana. O nie! Masz przeklapane. O nie, biję mnie. Biję mnie. Mam go bić, czy co mam zrobić? Dobra. Nie, obuduj. Nie, ty się po prostu nie patrz na niego. O nie, bo mnie zabije. Zabije mnie. Nie! Masz radę. Zabiją mnie. Dobra. Pokonałem ich, mamy perły. Czekaj. Ja mam dwie. Czekaj, bo muszę coś zjeść. Dobra, użyjemy tych pereł, żeby tam polecić dalej w takim razie. To jest dobrze wyszło. Dobra, mam robię, czekaj, robię coś takiego. Robię crafting. Tutaj robię teraz nam łódkę, bo to się nam przyda, dobra. Dobra, okej, okay, biorę ten crafting, bo też nam może dwa. Jeszcze... oczy. Dobra, git. I teraz patrz, co robimy. Dobra, chodź tu. Dobra, wsiadł łódkę. Zobaczcie, moja nowa... Czekaj. O, wyjdź stąd. Dobra. Ja cię co za... Dobra, jest pokonany kolejny. Dobra. Czekaj, wyjdź. Dobra, wsiadł. Nie wsiadaj do łódki. Nie, dobra. A, to ja mam do niej nie wsi... Dobra. Bo widzisz, bo ja je tak niszczę i wtedy z nich perły wypadają. Dobra. Git. Ale jestem zestresowany strasznie. Dobra, słuchaj, chodź tutaj. Musimy teraz zrobić tak. Musimy zrobić, zabiorę to, dobra. Teraz tak, chodź tutaj. Za mną. I musimy teraz, skup się, żeby nie było przypałów. Dobra. Musimy zeskoczyć tu na dół do tych Endermanów. Nie popatrz się na żadnego, okej? Okay? Dobra, skaczemy na dół. Dobra. Popatrzyłam się? Nie wiem. Chodź tutaj. Teraz tutaj na koniec tego. I teraz słuchaj. Bierzesz perłę, jedną i drugą ci daję, dwie perły ci daję. Weź je w ręce, nie klikaj nic na razie. Dobrze. I teraz dobrze. Słuchaj, patrzysz się do góry, dobra? No. Tak jakby ogarniasz stopnie, tak 45 stopni. Dobra, nie, jednak się podbudujemy trochę bliżej, bo ja coś tam nie ufam i wydaje mi się, że tam nie dolecimy. Nie chciałbym takiej sytuacji, więc tu szybko dobudujmy, ile mi się ja uda. Ja raczej nie. No, ja myślę, że kurczę, no nie, no teraz już powinniśmy dać radę. Dobra, słuchaj.
Teraz no. Tak, nie patrz na te endermany, rzucasz do góry po prostu. Boję. Nie podskakuj po prostu, stań w tym miejscu, popatrz do góry i rzuć perłę. Dobra, to rzuciłem, czekaj. Dobra, udało mi się, rzuć po prostu i... się boję. I mam nadzieję, że ci się uda, tylko do góry rzuć. Do góry, tak, o, dobra, dasz radę. Dobra, jest git, dałaś radę, jest git. O nie, biją nas endermany! Czekaj. Ale mnie czy ciebie? Mnie, i ciebie też. Dobra. No to... Pokonałem, czekaj, nie, zawróć do mnie. Uciekaj ciągle. No to... Dobra. Pokonałem, dobra, jest spokój, nie patrzcie teraz na nich już. Dobra, jest git, dobra, szukamy End City, bo to musimy znaleźć, to jest dla nas najważniejsze. A nie możemy teraz, czekaj, w którą stronę powinniśmy iść? Dobra, rzucamy znowu perły zaraz chyba. O, fajne to jest, podoba mi się. Dobra, teraz tam idziemy, rzucamy tam, pyk, poszło. Jesteśmy po drugiej stronie, dawaj tu. No, dawaj, rzucaj, ale nie musisz rzucać tak wysoko. O, dobra, poszło, okay, dobra, jest git. O, nie, żebym nie spojrzał na nich, dobra. Dobra, nie spojrzysz na nikogo, dobra, on tak na ciebie dziwnie popatrzy, chodź straszne. Tutaj. Lecimy dalej, bo to w tą stronę trzeba gdzieś lecieć. Dobra. Ja nie mogę, proszę, że tu gdzieś było to NCT, my musimy znaleźć te elytry, jak my ich nie znajdziemy, to będzie taki przypał, nie? Ale nie, no dobra, trochę nam to zajmie, musi ale... Musi gdzieś tu być. Ale myślę, że gdzieś to będzie, no, tylko wiesz, jakie to jest ogromne? Ja nie wiem w ogóle, jak my wrócimy z powrotem, właśnie my kordu w ogóle nie mamy, czego, ja zobaczę sobie teraz. Ale mam je na nagraniu, jak to wrócimy. Dobra, no to nic, szukamy NCT. Dobra, widzowie, mamy, tylko co to za stwory tutaj latające dziwne? Nie wiem, ale mamy statek, czekaj, musimy się na ten statek dostać. Gdzie? Czekaj, musimy, no ten statek, co jest nad nami. Musimy zdobyć dużo bloków, żeby tam się dostać. Tam jest szansa na to, że zdobędziemy elytrę, o ile w tym statku akurat nie było Dave'a i reszty. Jeżeli oni tam byli, to jest koniec, to jest tragedia. Bo wtedy tam nic nie będzie, no bo oni to już zabrali wtedy. I tam nic nie będzie. Ale mam nadzieję, że jednak tam co nieco będzie. Dobra, ja zbiorę tego dosyć sporo i zrobię takie schody chyba, wiesz, żebyś mogła też wejść po tym. No przecież to nie jest tak wysoko. Chodź tutaj. Chodź, dam ci połowę bloków, no i dawaj tu do góry. Podbudowuj się tak obok tego mojego słówka. Ale tylko czekaj, bym wszystko chcę zabrać. Dobra. Ja po prostu postaram się tam... O nie, czy mi starczy? O dobra, starczy mi, dobra, git. Dobra, uwaga, jesteśmy tutaj, tylko uważaj, bo tutaj będą shulker boxy, wiesz? No właśnie, a mogę postawić tutaj blok? Tak, postaw, no. Dawaj, dobra, chodź tutaj. Tu jest jakaś potka. Mamy na leczenie, masz, wypij tą potkę. Rzuciłem ci ją tutaj, masz pod nogami. Wypijmy ją, może nam się przydać, bo tu mogą być mopki, wiesz? Dobra, chodź teraz tutaj. Teraz mam to wypić. O nie, jest shulker box, dobra. No uwaga, to... uwaga, dawaj, lecimy. Lecimy po, na niego. Mogę się dobra. Na niego patrzeć. Uważaj w te pociski, co lecą od niego. Dobra. O! To on znikł? Gdzie on jest? Nie wiem, ale jest tutaj elytra. Tu jest! Gdzie jest? A on a się przeteleportował! Pociski. Przeteleportował się, czekaj. Niech on się otworzy. Otwórz się, dobra. Dobra, dostał ciosa. Jest, wypadł mi ten! Tak, w skrzynkach, co jest w skrzynkach? Żelazo, tutaj. Klata! A ja nie mam klaty akurat, biorę. Dobra, jest elytra. Dobra, proszę bardzo, oddam ci ją. Masz jako pierwszą elytrę, załóż ją. Dziękuję. O, ja już miałem, achievement z elytrę miałem zrobić, bo mi Dave ją dawał czasem. Więc ja już to zrobiłem, a ty pierwszy raz masz elytrę ten. No dobra, tylko teraz uważaj, żebyś kurczę ją porządnie używała, a nie? Jak ja mam spodnie, a, to super. Czekaj, patrz. Kurczę, ty się w ogóle, dobra, daję ci fajerwerki, masz fajerwerki jeszcze, żebyś miała jak, bo za pomocą fajerwerek i elytry możesz latać, ale na razie tego nie używaj, chodź. Najlepiej ściągnij tę elytrę, bo ja coś czuję, że ty przypadkiem zginiesz. Ściągnij ją na razie. No, gdzie dobra, tutaj chodź. Dać? No, w ekwipunek po prostu, gdziekolwiek daj. Dobra. Dobra, i teraz tak, o nie, tu jest kolejny shulker box. Dobra, o nie, dobra, znikł sobie. To teleportował się, nie wiem gdzie jest. Dobra, tam gdzieś jest. O nie, dobra, lecą do nas te pociski, dobra, chodź, schodzimy tu. O nie, tu są! A! Nie! O nie, dobra, dobrze, że jestem w... Nie! O nie! O nie, nie. Dobra. Do środka, okay. Musisz uciekać. Czekaj. A! Nie! Dobra. Żyjesz? Czekaj. Jest problem. Nie, no, ja... Ty, bo ja zginę. Gdzie jesteś? Ja zginę. Jak mnie jedno uderzy chociaż. Nie! O! Dobra, jestem na dole. Czekaj, bo jak ci uderzy ten pocisk, to lewitację dostajesz. Dobra, szybko. A zabijaś go? Tak. Chodź tu. O nie, dostałaś. O nie, jest problem. Dobra. Zatrzymaj się o sufit. A! Dobra. Zatrzymaj się o sufit. Dobra, tu widzę, że jest pocisk. Dobra, o, jest, go. Super, dobra, chodź tu szybko. I skopuj ten blok do dołu, ten blok, na którym stoisz teraz. Albo tu, gdzie na którym ty zrobiłeś, dobra, no, a ja to ten skopię. Dawaj, do dołu. Dobra.
Musimy zejść, no dobra, te shulkerboxy są naprawdę niebezpieczne. Dobra, musimy znaleźć drugi statek. Jak drugi znajdziemy, będziemy mieli Elytrę i będziemy mogli się uszyć latać. Dobra? Dobra. Dobra, rozwalę się tu już tutaj dół tak trochę i zbiorę trochę tych bloków, bo nam się mogą jeszcze przydać. Dobra, szukamy drugiego statku. Tego nie ma co zwiedzać, bo tam są niby fajne rzeczy, ale to nam za dużo czasu zajmie. My chcemy po prostu tylko Elytrę, więc szukamy tych statków. Dobra. Dobra, mamy widzowie kolejny statek. Mamy kolejny statek, musimy zebrać troszkę bloków, żeby tam się dokopać. Ile masz bloków, powiedz mi? Bo tutaj będzie potrzebny zestak. Ile? 46, tak? 46. Dobra, to zbieramy dla ciebie trochę bloków. Zbieramy dla ciebie, bo ty potrzebujesz trochę więcej, żeby się tam... A bo wiesz co? Ty już nie potrzebujesz tam iść. Nie ryzykujmy. Nie ryzykujmy tym, że ty tam... No bo wiesz co, bo ty już masz co potrzebujesz. Ja tam pójdę szybko i po prostu zlecę do ciebie na dół tą Elytrą, ponieważ jak ty tam pójdziesz, to jest ryzyko, że te shulkery cię będą bić i zginiesz. A szkoda by było stracić to, co ty już masz, wiesz? Więc ty już to miej. Dobra. A ja tam szybko ogarnę to, o Boże, jak się wystraszyłem tego czegoś latającego. Nie wiem, dlaczego to tak koło mnie przeleciało, ale dobra. Lecę do góry. Dobra, czy mi starszy bloków? Halo? Jestem już blisko tego? Dobra, jestem blisko. Starszy. Dobra. Uwaga, czy jest, będzie tu gdzieś shulker box? Znaczy shulker, to jeszcze nie jest shulker box. Shulker box to jest ta skrzynia, którą trzeba będzie zrobić, ale fajnie, bo mam już shulkera, tą właśnie skorupę, więc będę mógł zrobić shulker boxa, dobra. Jestem w środku. O nie, tu już słyszę, że już coś gada, dobra. Tu znowu są potki na leczenie, wezmę je. Nawet sobie wypiję chyba jedną, żeby mieć na wszelki wypadek, bo nie wiem, co tu się będzie działo. Zjedzmy sobie. Dobra, i uwaga, bierzemy to, co tutaj jest, co należy się dla mnie. Dobra. Dobra, to zniszczymy. Gdzie on znikł? Tu jest. Dobra, pokonany i mam shulkera. Dobra, co my tu mamy? Diamentowa zbroja dla konia, to weźmy to. Kolejny diamentowy ten. Wow, kilof jaki mocny, co jest? Nie spodziewałem się, że takie rzeczy będą. No i mamy Elytrę. Tak, mam kilof. Dobra, uwaga, lecę do ciebie. Jesteś gotowa? Tak. Gotowa na moje przybycie? No, uwaga, uwaga. Robię. Patrzę. Lecę. Tak można latać za pomocą tej Elytry, widzisz? Dobra, uwaga, fajne. Będziemy się teraz tak uczyć. Będziemy się teraz uczyć. Ale najgorzej, że ja nie mogę patrzeć na te głupie stwory. No tak, ale patrzcie w tamtą stronę. I teraz słuchaj. No. Masz fajerwerkę, nie? Patrz, co ja robię. Trzeba podskoczyć, nie? I zaraz... I teraz czekaj. No i fajnie, i dostałem tym, bo to do mnie doleciało jakimś cudem. Nie wiem, jak to się stało. Dobra, ile to mi jeszcze zostało? 3 sekundy, dobra. Świetnie, muszę użyć tego, żeby nie dostać obrażeń. Dobra, świetnie, jestem świetny. Dobra, słuchaj, teraz tak, załóż tą Elytrę i popróbujmy jedną rzecz. Na razie fajerwerek nie bierze do ręki, weź sobie miecz. I patrzcie dla mnie, patrzcie na mnie, dobra? I teraz tak, podskoczujesz i drugi raz używasz spacji. Podskok i drugi raz. I takie coś zrób. O, widzisz? Jeszcze raz, podskok i drugi raz. Podskok i ten. I w ten sposób startujesz jakby z Elytry. I teraz słuchaj. Jak zrobisz podskok, drugi raz użyjesz i od razu użyjesz fajerwerki po tym, jak ci tak przechyli, to polecisz. I teraz słuchaj, czekaj, ja ci pokażę. Lecisz tak i robisz taki lot, nie? Zawracasz z powrotem, zakręcasz ten i lecisz powoli, tak sobie szybuj. Nawet nie musisz używać Elytry drugi raz fajerwerki, żeby dolecieć, nie? Jak spadnę, to co? Nie, jak powoli będziesz lecieć, to spoko. Jak zrobisz tak, że będziesz lecieć tak i w panice, jak zawrócisz, leć sobie spokojnie, bo to nabiera takiego tempa. A jak użyjesz fajerwerki, to wylądujesz na szybko i dostaniesz obrażenia. Ja akurat teraz nie dostałem, bo wylądowałem w miarę płasko. Dobra, spróbuj. I nie panikuj. Najważniejsze jest nie panikować i powoli sobie szybować. Mam nadzieję, że ci się to uda. Ale dobra, co, jak mam to robić? Weź fajerwerki w ręce, no. Spacja, drugi raz używasz spacji i fajerwerkę od razu po drugiej spacji. Dobra, jeszcze raz. No, do przodu się, patrz, nie w dół, do przodu, do góry. Czekaj, a którą ja mam nacisnąć kciuk? Prawy przycisk myszy, tak, żeby ją użyć. Prawy, dobra. No, do góry patrzcie, do góry, bo ty patrzysz się w dół, do góry się patrz. O, i lecisz. A, dobra. Nie naciskaj ciągle, powoli, szybuj sobie, lataj teraz i wyląduj sobie jakoś, tak powoli staraj się wylądować. O, widzisz? Genialnie. Ej, fajne to było. Git, jeszcze lecę raz. Jeszcze raz i spróbuj to jeszcze raz zrobić. Patrz, na przykład pokażę ci jedną rzecz, bo możesz tu do krawędzi przyjść, do krawędzi podejść sobie. I teraz patrz, bo ciężko jest wystartować tak i tak, bo musisz to dobrze zrobić timingowo, bo masz ograniczony czas, bo jak spadniesz i uderzysz ziemię, to staniesz na nogi i już nie użyjesz tej fajerwerki i zrobisz coś takiego. No. Ale jak jest taka przepaść, możesz tak zrobić, tylko trzeba zachować spokój. Uwaga, wyskakujesz w przepaść i od razu po wyskoczeniu w przepaść używasz raz spacji i od razu i wtedy możesz na spokojnie to zrobić jeszcze raz, bo patrz, zbliż się do krawędzi, tylko tak, żebyś nie spadła. Teraz patrz, ja robię tak, skaczę, używam sobie tego i możesz chwilę lecieć, nawet nie musisz używać fajerwerki. Dopiero teraz sobie użyję fajerwerki, żeby podlecieć do góry, bo fajerwerka dodaje ci takiego speeda, nie? No, hej, więc... ale to... Ja mam tak teraz spróbować? No, możesz, jak chcesz, nie?
Weź fajerwerki w ręce. Pewnie spadnę, dobra, no. I zrób tak, i nie panikuj z fajerwerkami. Skocz, no, drugi raz użyj spacji i po prostu sobie szybuj przez chwilę i po prostu po chwili użyj fajerwerki. Ale to od razu dwa razy? Nie, skaczesz, patrz, skaczesz, raz używam spacji i drugi raz. I po prostu sobie dobra, później fajerwerki użyjesz, żeby wylecić do góry. Ja się boję, dobra. No dawaj. Nie, dobra, ja tego nie zrobię. No nie dawaj, mówię. Dawaj, próbuj, bo to nie jest trudne. O, i drugi raz spacja, o, i do góry, no i widzisz i git. No i z powrotem. I teraz tak naprawdę jak patrzysz w dół, to będziesz szybciej spadać, jak patrzysz tak bardziej na poziomo, to nie będziesz tak szybko spadać. Od razu dostajesz obrażenia, bo zbyt gwałtownie. Dawaj, jeszcze raz. Musisz to wyćwiczyć, musisz się nauczyć i latać dobrze. Okej. No, i uwaga. Okej, nie. Skok, drugi raz spacja, o. Nawet nie musisz, wiesz, bo ty możesz szybciej użyć tej spacji, od razu po skoku, od razu wyskoczysz i spróbuj wylądować łagodnie. O, no w miarę ci się udało. Dobra, a teraz spróbuj zrobić tak, że wyskoczysz, użyjesz tej i patrz się przed siebie, nie patrz się w dół, żebyś patrz, bo dobra. Widzisz jak ja sobie daleko szybuję? I nie muszę używać fajerwerki i dopiero teraz to użyję, żeby wrócić. Ja jedną fajerwerkę użyję, jestem u ciebie z powrotem. I teraz okay. Słuchaj, nie, klikaj raz tą fajerwerkę. Nie tak dużo, bo używasz ich za dużo niepotrzebnie. Użyj sobie raz, bo dobra. Wtedy podlecisz do góry i jak poczujesz, że straciłaś pęd, to drugi raz sobie użyj. No, dawaj. Dobra. No i użyj sobie fajerwerki i nawróć. No, jednej, bo zużyłaś za dużo, po co jednej, tyle? Jednej, dobra. Jedna by ci wystarczyła, żeby tu wrócić, bo to nie jest daleko jeszcze, nie? Wracę, dawaj, jeszcze raz, no. Skok i od razu spacja, pyk. Bo ty późno klikasz tą spację, szybciej za nią klikaj. Bo jesteś nisko przez to bardzo. Dobra, i teraz fajerwerka. I widzisz, i patrz, dostałeś takiej mocy tą jedną fajerwerką, że nie potrzebowałaś drugiej, więc po co marnować ich, nie? Fajne, no i masz. Dobra, no czekaj. Dobra. No to słuchaj, bo my musimy teraz wrócić na kidowicę, więc dawaj, o. musimy lecieć fajerwerkami do portalu z powrotem, więc dawaj, to będzie dobra, lekcja w praktyce, leć za mną, dawaj. Ja skaczę i ty skaczesz. Dobra. No i widzisz mnie, gdzie lecę? Tak. No to leć za mną. No i fajnie, ja teraz używam też fajerwerki i szukamy teraz portalu, polećmy w tamtą stronę, bo my z tamtej strony przylecieliśmy. Więc lecisz za mną? Lecę, dobra, git. Bardzo dobrze. Ty, jak to jest stresujące, czujesz się jak jakiś mama ptak, który uczy dziecko ptak też latać. Dobra. No i teraz musimy sobie tak szybować, lecieć i szukać, gdzie jest ten portal z powrotem. Fajne to jest. Ile masz fajerwerek, powiedz mi? 11. Dobra, ląduj. Musimy tu wylądować. Muszę ci dać ich więcej, bo jak ci się skończą, to nie będziesz mogła lecieć, nie? O, dobra, wylądowałaś już. Dobra, a więc uwaga, rzucam ci... Czekaj, zrobię sobie tak. Dobra, nie, dobra, rzucam ci pełen stack, mi starczy tyle, bo ja użyłem dopiero 20, a ty już większość, więc żeby nie było, żebyś miała większą pewność, ja sobie dam radę. Dobra, dawaj, lecimy dalej w tamtą stronę. Uwaga, pyk, spacja, fajerwerka. Poszli. Dobra, no i git, no i nauczyłaś się latać elytrą i to jest najważniejsze. Teraz dzięki temu będziesz mogła szybko latać po kidowicach i wszędzie ogólnie. Dobra, więc lecimy i szukamy tego portalu. Dobra, widzowie, no to zajmie nam trochę, bo już troszkę też przeszliśmy z buta. Ale znajdziemy ten portal, to wracamy z powrotem na kidowicę i udało się, zdobyliśmy... O, jest portal, dobra, to już nawet nie musimy robić cięcia, tak, patrz. I teraz słuchaj, musisz wymierzyć ten portal, spróbuj w niego wlecieć. Ja wyląduję sobie tutaj i teraz ty spróbuj w niego wlecieć, bo musimy tak jakby... Spróbuj w ten, między te... O, chyba nie dasz rady. O, przeleciałeś, dobra. Dobra, no trudno, wbudujemy się tu normalnie i teraz, patrz, czekaj, zrobię tutaj takie schody. Hej. Dobra. Dobra, okej, i teraz patrz. Stajemy tu, stajesz przy tej ścianie, okej? Okay? Mhm. Stajesz przy tej ścianie, podskocz i użyj spacji. Od razu. Dwa razy spacja. No i wlazłaś w portal. Okej. Okay. Bo teraz jakby sama użyłaś tej pozycji takiej, wiesz, przygiętej, że tak powiem. Dobra, chodź tutaj. Teraz musimy pójść do tego portalu na koniec i w ten sposób tak naprawdę pokaże nam się chyba ekran, animacja ta kończąca jakby grę, że niby przeszliśmy grę, bo nie zabicie smoka jest teoretycznie przejściem Minecrafta. To niby to oznacza, no ale zobaczymy, czy nie zabijając smaka nam się też to pokaże, wydaje mi się, że tak. Dobra, chodź tu, nie używaj fajerwerek, jak nie latasz. Dobra, uwaga, wskakujemy do środka. Dobra, i uwaga. 3-4. Tak jest, pojawia się animacja ukończenia gry, ale oczywiście my gramy dalej, nie zaprzestajemy, to nie jest koniec kidowic, widzowie. Ale przy tym ekranie mogę się z wami pożegnać, my na spokojnie sobie wrócimy na kidowicę. Zdobyliśmy elytry, moja siostra nauczyła się latać, więc to jest naprawdę bardzo duży plus.
Cieszę się, że poszło nam to tak szybko. Myślałem, że będzie to cięższe, ale siostra dała radę. Jak ci się podobało latanie? Bardzo fajne. Bardzo fajne. Myślę, że nam będzie się dobrze, będą nam dobrze służyły te elitry. Widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się. Elo.